chciałem oficjalnie was zaprosić na otwarcie tego oto przytułku. Żartuję. Tej oto wytwórni. Odbędzie się to w sobotę o godzinie 20. Dużo firm na mieście zgłosiło swoją obecność, tak więc liczę też na was. Jasna sprawa. Mówię jeszcze raz, odbędzie się to o godzinie 20. Jest to impreza chroniona, ponieważ cud chciał, że udało mi się ogarnąć prywatną ochronę. Tylko i wyłącznie na tą imprezę. Są to młode osoby, które chcą wziąć udział w tym jako część wytwórni. Tak więc no, dam im się wykazać jako ochronę. Tak więc no, wybaczcie, że no, tak to wyszło, ale no, liczę na to, że jako zarząd, ponieważ to jest impreza drugiego światowego rządu, będziecie o tej godzinie 20 tutaj na tym otwarciu, będzie mini impreza, będą barmani. Kiedy? W sobotę. Okej, dobrze. Lukas, coś dużo tych imprez. I różne rzeczy w sobotę. On mi właśnie wysłał SMS-a? Nie. Ja nie. A bo może... A dobra, wysłałem. Bo przepisywałem pana numer, dobra. Aha, dobra. I wysłało się samo. Tak więc, no, liczę, że jeżeli chcecie, panowie, możemy się przejść po studiu, pokazać, tak przedpremierowo, że tak powiem. Jest otwarte? Ale to, czyli tak, na sobotę macie, ale później wy coś chcecie, czy tak ten... Później będzie to na zasadzie takiej, że jeżeli będą organizowane, tędy proszę, jeżeli będą organizowane jakieś koncerty, chcielibyśmy już bardziej profesjonalną ochronę. Piękne studio, jak już tak widzę na początku. Tutaj będą się odbywały te wszystkie koncerty. Tutaj odbędzie się to premierowa impreza. Jest jeszcze podziemie, w którym jest magazyn i mały parking. Tak więc no, też bym mógł wam pokazać, ponieważ no, liczyłbym na ochronę też na dole, w razie W. Tak więc no, jeżeli możecie, to przejdźmy. Wjazd normalny macie, tak? Słucham? Że wjazd macie normalnie, nie? To znaczy? Parking. No, tak, na parking. Tak. No, ale super wykonane. Tutaj właśnie o to chodzi, nie? Ochrona miałaby tutaj zagwarantowane. Spokojnie, można sobie posiedzieć, jakieś tam w karty nawet pograć, jeżeli no nic by się nie działo, miejmy nadzieję. No bo to jest taki duży parking, tak, dobra. Tak, tak. Okej. I nie wiem, czy chcą też panowie górę zobaczyć. Góra jest taka bardziej... już jest bardziej studio i biura, tak więc... Zależy, czy będzie konieczność obstawiania tych pomieszczeń tam, czy nie. Bo jeżeli jest zakaz chodzenia wtedy na górę, no to nie. Znaczy, myślę, że podczas tych imprez byłby totalny zakaz wchodzenia na górę. Tak więc, no, myślę, że tam nie potrzeba ochrony, ponieważ, no, jeżeli nikt nie będzie wchodził, no to po co? No dobra, to mniej więcej wiem.